Trwa modernizacja ulicy Zdrojowej w Nowym Sączu, to bardzo ważna inwestycja, mówi radny z tej dzielnicy Grzegorz Szwedzko. To jest wybitnie górski odcinek między ulicą bardzo ruchliwą Witosa, a między pętlą autobusową na Rożkowicach, linii 18. Tutaj budowany jest chodnik, tutaj budowane jest nowe oświetlenie, ale przede wszystkim w tym miejscu, gdzie stoimy, tutaj również będzie ujęta woda burzowa, która co każdej burzy powoduje, że rozległe, duże, duże połacie, metry sześcienne wody spływa przez Witosa, tam zostają żwiry, a dalej dopływa aż do, często do Boconia, do ulicy Hasiora. Także tych szkód uda się uniknąć, tych problemów, natomiast to, że będzie komfort tak trudny, na tak trudnym odcinku dla pieszych, to chyba jest najważniejsze. Ale przede wszystkim poprawi się bezpieczeństwo. Te drogę często wybierają kierowcy, by uniknąć korków na ulicy Barskiej i Tarnowskiej, a piesi musieli chodzić po boczem. Tutaj jeździ autobus, tutaj jeździ dużo samochodów. Jest to ulica alternatywna w momencie blokady, w wypadku na Barskiej lub na Tarnowskiej. Tutaj jeżdżą głównie samochody, które unikają korków. Jak dodaje Grzegorz szwedzko kolejne inwestycje powinny dotyczyć przejść dla pieszych, powinny być lepiej oświetlone i oznakowane. Prawda jest taka, że wszystko jest bardzo ważne, wszystko się ludziom podoba, natomiast najważniejsze są chodniki i ścieżki pieszo-rowerowe i to wiemy z rozmów z mieszkańcami. Mamy problem również i też będę, będę interpelować, że już interpeluję, ale tu chodzi o to też, żeby, żeby w końcu się doczekać oznakowania, lepszego oznakowania przejść dla pieszych. Tutaj na Witosa, ale też na ulicy Tarnowskiej, ja już oczywiście nie chcę odnosić, że tam były problemy. I to bardzo poważne wypadki. No ale tak, jeśli oznakowujemy przejścia dla pieszych bezpiecznie, musimy je już robić kompleksowo, bo też kierowcy idą na łatwiznę, przyzwyczają się, że, że tam gdzie lepiej jest widoczne to uważają, a potem, potem już jadą jak chcą. Więc, więc w tym momencie to już jest kierunek, do którego nie ma odwrotu i całe miasto trzeba tak dobrze oznakować, szczególnie na trasach wylotowych głównych krajowych. A koszt modernizacji ulicy Zdrojowej to 650 tysięcy złotych.